Sprawdźmy czy możemy wyrazić 16/21 jako ułamek dziesiętny. Możemy więc po prostu podzielić 16 na 21. Ponieważ 21 jest większe od 16, otrzymamy coś mniejszego od 1. Sprawdźmy ile razy 21 mieści się w 16. Ponieważ będzie to mniej niż 1, dodamy kilka miejsc po przecinku. Jeśli cyfry na końcu zaczną się powtarzać, zaokrąglimy je do tysięcznych. 21 mieści się w jedynce 0 razy, 21 mieści się w 16 0 razy, 21 mieści się w 160... Skoro 20 mieści się w 168 razy, to spróbujmy tu dodać 7. 7 razy 1 to 7, 7 razy 2 to 14. Teraz możemy odjąć. Powinno zostać mniej niż 21. Jeśli wybraliśmy największą liczbę, która mieści się w 160, to mnożąc ją przez 21, otrzymam wynik bliski 160. Czyli po odjęciu otrzymujemy 13, a więc zgadza się, 13 jest mniejsze od 21. Można to po prostu odjąć. Ja zrobiłem to w pamięci, ale można pisemnie. Tutaj mamy 10, tutaj 5, 10 minus 7 to 3, 5 minus 4 to 1, 1 minus 1 równa się 0. Teraz przepiszemy to 0. Ile razy 21 mieści się w 130? Sprawdźmy, może 6 razy. Wygląda na to, że 6 pasuje, 6 razy 21 to 126, czyli wszystko się zgadza. To wpisujemy 6, 6 razy 1 równa się 6, 6 razy 2 równa się 120. Jest w tym trochę pracy. Teraz odejmujemy. Znowu możemy poprzesuwać, tutaj mamy 10, pożyczyliśmy 10 z tych 30, czyli tu zostaje 2. 10 minus 6 to 4, 2 minus 2 to 0. 1 minus 1 to 0. Teraz przepisujemy kolejne 0. Ile razy 21 mieści się w 40? Widzimy, że zaledwie jeden raz. 1 raz. 1 razy 21 to 21. Teraz odejmowanie. To mamy 10, to zostaje nam 3. 10 minus 1 to 9. 3 minus 2 to 1. Teraz sprawdzamy kolejne miejsce po przecinku, bo chcemy zaokrąglić do tysięcznych. A więc, jeżeli będzie to 5 lub więcej, zaokrąglimy w górę. Jeżeli będzie to mniej niż 5, zaokrąglimy w dół. Czyli wpisujemy kolejne 0 i jeszcze jedno tutaj. Ile razy 21 mieści się w 190? Myślę, że 9 razy. Spróbujmy. 9 razy 1 to 9. 9 razy 2 daje 18. 190 minus 189 równa się 1. I tak można w nieskończoność. Ale mamy już dość cyfr, aby zaokrąglić do tysięcznych. Ta cyfra jest większa od 5, od 5, czyli musimy zaokrąglić w górę, jeśli chcemy zatrzymać się na tysięcznych. Na miejscu tysięcznych zaokrąglamy w górę, więc mamy 0,762.